Jeżeli polski kościół porozumiewa się z kancelarią prezydenta i z karcerzami, grupa 15 fanatyków potrafi to porozumienie podważyć, to w tym momencie ja podważam każde inne prawo, stawiając tu kupę. Bo mi się należy do tego takie samo prawo. Postawię tą kupę, żeby został niech mi ktoś... To ja będę walczył do ostatniej kropli krwi, żeby ta kupa nie została usunięta. Takie jest prawo w Polsce, że grupa fundamentalistów może zmusić władzę, żeby przez cały tego prawa przestrzegać. Grupa 15 fanatyków i fundamentalistów. I powinien teraz wypić piwo, którego sam sobie nawarzy. Wypić piwo, bo w swoim łonie tych fundamentalistów wychował. Dziękuję bardzo. Zieloni też nie, żaden faszysta nie będzie zabraniał tutaj stawiać polską narodową walkę. Tu jesteś czerwony faszysta! Przynajmniej do momentu, kiedy ta pytała będzie prowadzona. Jaka prowokacja? 3 sierpnia to jest ta data, kiedy pół narodu polskiego rano poszło do łazienki. No to jest dobrze. Nie, to jest dobrze. Ale nie robił kupy po prostu. Czerwony faszysta! Przepraszam, ja mam pytanie. Przepraszam, mam pytanie, mogę zapytać o to? Przepraszam bardzo, ja mam pytanie. Czy według pana po katastrofie w Smoleńsku pod pałacem powinna była stanąć kupa? Nie, nie po katastrofie w Smoleńsku, tylko po dzisiejszym wypróżnieniu narodu polskiego. Dzisiaj pół narodu polskiego. A po katastrofie to powinno się znaleźć pod pałacem prezydenckim. Jeżeli 15 milionów Polaków... Proszę nie zapominać, że ten krzyż znalazł się tam po katastrofie.